gospodarek, jaka jest kondycja nawet poszczególnych firm. Ten kryzys zaczął się, mówiło się, że jego przyczyną był kryzys na rynku hipoteczny. Ja nie będę tam opowiadać tego wszystkiego, bo to Państwo wiecie, prawda, że tam ludzie brali kredyty, a nie mieli zdolności spłacania tych kredytów i tak dalej. W związku z tym strasznie równocześnie wywindowano cenę domów. Ona była po prostu była całkowicie absurdalna. Te spłaty były, prawda, też bardzo wysokie na wiele lat. No rynek nieruchomości. I co się według mnie stało, to tam gdzieś nawet coś o tym czytałam. To jest trochę taka sytuacja, jak pamiętacie Państwo oscylatora, którego zastosował Tubarczyk. Tubarczyk gdzieś tam, nie wiem, miał jakieś pieniądze, albo ich nie miał nawet. Ktoś mu poręczył w banku, że on je ma. On z tymi pieniędzmi, z tym fitem jechał szybciutko gdzieś tam jakimś tym do drugiego banku. Tam mówił, że on ma takie pieniądze. Na podstawie tego zaświadczenia, że on ma pieniądze, dostawał kredyt i tak dalej. I tutaj stało się coś takiego, że aktywa, znaczy kredyty hipoteczne uważane są za takie najtwardsze, najpewniejsze aktywa, no bo na tym stoi nieruchomość, stoi budynek, ziemia, coś takiego, no powiedzmy, co nie wyparuje tak, prawda, nie zniknie, jest to coś bardzo trwałego i solidnego. I na tych po to były tak strasznie pompowany był ten rynek tych kredytów hipotecznych, żeby spekulanci mieli dużą bazę do spekulacji. Bo na tych aktywach, prawda, ten bank ma aktywa, więc inny bank na bazie tych aktywów już mógł pożyczyć od tamtego jakieś pieniądze, bo pieniądze to się tworzy w ten sposób, że ktoś podpisuje, że są pieniądze, prawda? No bo wcale one nie muszą być w banku fizycznym. Po prostu się pisze, że pan ma kredyt na 3 miliony, prawda? Wcale bank nie ma tych pieniędzy, ani ten facet nie ma tych pieniędzy, ale jest taki kwit, że pan ma te pieniądze, prawda? Proszę? Pieniądz wirtualny. No to jest pieniądz wirtualny. Tak? W ten sposób powstały w pewnym momencie 3 miliony, prawda? I na tych, prawdopodobnie to niesamowite rozpuszczanie, finansowe, czyli takie popuszczenie pasa całkowite, wynikło z tego, że na tych kredytach hipotecznych po prostu urosła piramida niespotykanych rozmiarów. Andrzej Państwu powie o derywatach, bo ja się trochę mniej na tym znam. Natomiast problem polega na tym, że po prostu na papierach wartościowych zaczęto tworzyć pochodnie. Czyli jeśli mamy na przykład coś takiego, co się nazywa bodajże future, to jest zwykły kontrakt, który zawsze był zawierany na przykład przez rzeźnię i hodowców bydła, czy na przykład przez cukrownię i producenta buraków, to się nazywa kontrakt i to jest oczywiste, bo ten, kto produkuje buraki, to chce, żeby mieć pewność, że to się kupi, a ten, kto trzyma cukrownię, to chce mieć te buraki dostarczone jesienią. Ale jeśli ten kwit zaczyna być sprzedawany na rynku, każdy może sobie kupić taki kwit kontraktowy, no to a potem zaczynają ludzie grać na to, że ten kwit będzie stał wyżej albo niżej, że będzie go można sprzedać na giełdzie za mniejsze pieniądze, no to już zaczynamy mieć pewną paranoję. To znaczy po prostu zaczynają na bazie realnej całkiem, jakby to powiedzieć, no, wartości istniejących w gospodarce rzeczywistej, powstaje cała wybudowana, nieprawdopodobna piramida gospodarki wirtualnej, finansów wirtualnych. I tutaj w tym kryzysie on się zaczął w tak zwanych bankach inwestycyjnych. Tu też trzeba, proszę Państwa, uważać i nie dać sobie wmawiać pewnych pojęć, które zupełnie coś znaczą, coś nie wiadomo znaczą. Myśmy już wszyscy też, nawet my mówimy, kapitał to jest cash, a kapitał to nie jest cash, to nie jest gotówka. Kapitał to jest fabryka.
To jest techniczna struktura fabryki. Natomiast to, co u nas przyjęło się mówić, że to jest kapitał, to jest po prostu płynna gotówka i jeszcze właściwie kapitałem, prawdę mówiąc, nie jest, bo kapitał to jest dopiero przedmiotowiony. I pewnym błędem, to, co myśmy sobie dali wmówić w czasie transformacji, to było to, bo gospodarka komunistyczna nie istnieje. No skąd kto wiedział, czy ona istnieje, czy nie istnieje? Trzeba było znać każdą fabrykę po kolei, żeby powiedzieć, czy ona istnieje. Dlatego, że opisywanie jej w kategoriach pieniężnych, kiedy tego pieniądza nie było, nie dawało żadnego realnego obrazu. A nam powiedziano, wy nie posiadacie kapitału, nie posiadacie gospodarki. No ale to już za naszą głupotą trudno w tej chwili bronić łzy, bo już jest za późno. Natomiast co się stało z tymi bankami inwestycyjnymi? Banki inwestycyjne, tak jak one były niegdyś pomyślane, służyły spółkom, przedsiębiorcom, właścicielom do przeprowadzania pewnych transakcji. Na przykład dwóch wspólników chce połączyć swoje kapitały, dwie spółki chcą się połączyć albo podzielić. Jakieś przedsiębiorstwo chce wejść na giełdę, przygotowuje jakąś nową transzę, prawda, akcji giełdowych. Do tego bank inwestycyjny, który zatrudniał specjalistów, którzy potrafili dobrze spisać umowy, dobrze przygotować te wszystkie papiery, był taką instytucją usługową. I nic więcej nie wolno było bankom inwestycyjnym do jakiegoś tam czasu robić. Ale potem banki, żądając, tak jak mówimy tu cały czas, coraz większej wolności, coraz mniej chciały mieć tego nadzoru i ograniczeń, banki inwestycyjne powiedziały, a my chcemy też inwestować. Prawda? No to w porządku, banki mogły inwestować, ale banki miały naprawdę dużą łatwość inwestowania zapożyczane pieniądze, ponieważ inni bankierzy mogli im pożyczać na zasadzie takiej, że mieli te mocne aktywa. Prawda? I ja mówię na tej bazie, to się w pewnym sensie publicyści czy ekonomiści, którzy mówią, że to się w jakimś sensie zaczęło od tych hipotek, to mają rację. Tylko że to samo w sobie nie było możliwości właściwie załamania światowego systemu gospodarczego przy pomocy tego, że Murzyni sobie wzięli dom, no, a potem nie mogli spłacać. No, jest to po prostu jakaś opowiastka dla naiwnych. No, nie o to jak wychodzi. Ja to rozumiem.